No to, moi drodzy, jazda bez trzymanki. Tak, no przede wszystkim witajcie tutaj z Gis Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch w środkowym Teksasie, tuż na północ od San Antonio. I pogoda. Pogoda dziś u mnie, temperatura spadła. Jest zaledwie 22 stopnie w ciągu dnia. Będzie trochę wzrastała w następnych dniach, ale już najwyżej do 27 stopni. Jazda bez trzymanki. Sam jestem ciekaw, jakie będą następne dni i jak zmieniały się będą kolory na wykresach. W górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. I tak prawdopodobnie to będzie przez najbliższe dni. Moi drodzy, to nie są normalne wybory. To nie są zwykłe wybory. To są chyba najważniejsze w tej chwili wybory i one są symboliczne, które prawdopodobnie mogą zakończyć sposób, w jaki my dziś widzimy świat, jaki widzimy politykę, że tak naprawdę my, jako istoty źródła, byliśmy ograniczeni tylko do wyboru mniejszego zła. To już się kończy. To wszystko jest fasada. Cała ta gra jest fasadą i ta fasada na naszych oczach opada. Oni są w tej chwili, przepraszam, ale goli, jak święci anielscy. Chociaż może porównanie nie jest dobre. Moi drodzy, śmiech na sali również dlatego, że starają się mnie niektórzy przekonywać. To jest ciekawe, słuchajcie, naprawdę starają się mnie przekonywać, otrzymuję takie maile, otrzymuję też, no nie będę używał słowa pogróżek, bo to jest mi dalekie od tego, ale też nawet w komentarzach takie, że Zigi, mówiliśmy ci, nie bierz się za świadomość, nie bierz się za świadomość. Moi drodzy, za późno. Zresztą nawet gdybyście to powiedzieli wcześniej, też bym tego nie zrobił, bo mam świadomość tego, że walka jest o naszą świadomość. Stoję po tej stronie, po stronie mocy, a nie po stronie siły. To jest moja deklaracja na dziś. Ja stanąłem po stronie mocy, a nie siły. Tak, nawet na naszym kanale są ludzie, którzy próbują mnie odciągnąć od tego i piszą, że Zigi, pogubiłeś się, no tam, no nie będę do tego wracał, bo to jakby jest dla mnie mało istotne, ale będę mówił dalej o świadomości, bo kluczem do powodzenia nas, istot źródła, jest obudzenie, pełne obudzenie naszej świadomości. Gdzieś tam, przepraszam, bo słyszycie chyba to tak, ale gdzieś tam ktoś z tyłu u mnie drugą drogą jedzie z samochodem, który ma muzykę na głośno i słyszeć tylko takie bum, bum, bum. Przepraszam was za to. Słuchajcie, mam taką tabelkę, którą chcę teraz tutaj pokazać. Okej, mam tą tabelę, moi drodzy, ale ciągle mnie zastanawia ten opór tych, którzy do mnie piszą o tym, Zigi, przestań mówić o świadomości. I chciałbym rozgryźć, dowiedzieć się, kim oni są, ci, którzy tak mówią. Jaki jest powód? Dlaczego nie chcesz, aby ludzie rozbudowali, podnieśli swoją świadomość? Co się za tobą kryje? Jakie masz intencje? Wiesz, i tak sobie myślę, chyba jesteś tchórzem, nie masz odwagi powiedzieć tego wprost. Ja zapraszam, przyjdź do mojej audycji i stoczymy taką dyskusję. Porozmawiamy o tym, dlaczego nie chciałbyś, aby ludzie podnosili swoją świadomość. Dlaczego nie chciałbyś, abym ja mówił o tym, że to jest możliwe, że ludzie mają moc. Dlaczego nie chcesz, abym mówił o tym, że są różne poziomy świadomości, bo tylko wtedy, kiedy wiemy, że te poziomy są różne, możemy zauważyć, na którym poziomie my jesteśmy. Być może jestem na poziomie 50, a może 100, 150, 200, a może trochę wyżej. Bo wtedy, kiedy wiesz, na jakim poziomie jesteś, to nie jest wstyd,
to jest moment, w którym możesz się dowiedzieć, że możesz coś z tym zrobić. Tylko wtedy, kiedy wiesz, na jakim poziomie jesteś, możesz popchnąć swój rozwój do przodu, możesz poszerzyć swoją świadomość. Więc dlaczego tak bardzo tym istotom, tym ludziom, tym nie wiem kim, zależy na tym, abym nie mówił? Dobra, mam tutaj, moi drodzy, tabelę poziomów, ale skonstruowano trochę inaczej. Ja ją przygotowałem, zainspirowałem się danymi z książek Davida Hawkinsa. To jest taka tabela, korelacja poziomu świadomości i problemów społecznych, która jakby oddaje obraz naszego społeczeństwa, taki przekrój przez społeczeństwo. Pamiętacie te dane? Na rok 2017 około 78% całej ludzkiej cywilizacji wibruje czy kalibruje się na poziomie poniżej 200 do 190, załóżmy. 78%. Czyli tak jakby tutaj mamy ten poziom, prawda? Te trzy ostatnie na dolne rubryki to jest ten poziom, 78%. Natomiast 22% wibruje wyżej, powyżej poziomu 200 do poziomu 600. 600 i więcej, 600 plus. I tu w tej tabeli zostało to rozbite na takie cztery zagadnienia. Jaka jest w tych grupach stopa bezrobocia? Jaka jest stopa ubóstwa? Jaki jest też wskaźnik szczęścia, czyli takie pojęcie, życie jest dla mnie ok. Oraz jaki jest wskaźnik przestępczości. Chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli, ale zanim to powiem tak, jakie są główne cechy, czyli stan umysłu, wizja życia w tych grupach ludzi od 0 do 200. Więc przeważają takie cechy jak pogarda, czasem do samego siebie, ale i do innych, nienawiść, pragnienie czegoś albo kogoś, niepokój, rozpacz, obwinianie, upokorzenie. Wizja życia dla takich ludzi jest taka, że życie jest żałosne albo złe, beznadziejne, tragiczne, przerażające, rozczarowujące albo co najmniej antagonistyczne lub też wymagające. I dominujący proces w ludziach w tej kategorii, w tych 78%, to przede wszystkim zadufanie, agresja, zniewolenie innych, wycofanie się z życia na przykład, zniechęcenie, rezygnacja, destrukcja i eliminacja. Bardzo trudne procesy. I teraz ci, którzy komentują ostatnio, czy też piszą do mnie takie maile, Zigi, przestań, przestań, mówią, Zigi, no przestań już o tym mówić, bo wiesz, szkoda ich, oni nie dają rady, a ty jeszcze im dowalasz, bo mówisz im o tym. No to zastanówmy się, jakie jest wyjście. Chcemy podnieść świadomość ludzi tu na tej planecie. Jakie jest wyjście? Każdy z nas podnieść świadomość może tylko sam, indywidualnie. Ja w tym procesie im nie pomogę, ty im też nie pomożesz. Ty możesz swoją postawą wesprzeć ich, żeby oni chcieli podobnie, ale za nich tego nie zrobisz. Ale ty możesz też swoją postawą, negatywną postawą, obniżyć jeszcze ich poziom świadomości. Więc robię to dlatego, ażeby dać nadzieję na to, że możemy podnieść swój poziom świadomości. To zatem, dokąd zmierzamy? I tu przeczytam cechy i aspekty
tych poziomów świadomości, które są powyżej 200, od 200 w górę. To przede wszystkim stan umysłu, w którym jest aprobata, ale też zaufanie, optymizm, wybaczenie, zrozumienie, pochwała istnienia, pogoda ducha, błogość, ekstaza, no i taki stan nie dający się opisać jak samadhi, który jest dostępny tylko bardzo nielicznym. Ale te wszystkie po kolei, stopniowo, one są dostępne dla ludzi, którzy kalibrują od 200 w górę. Jaką oni mają wizję życia? Że życie jest wykonalne, że jest satysfakcjonujące, że jest pełne nadziei, że jest harmonijne, sensowne, że jest dobrotliwe, są obdarzani dobrocią, że jest kompletne, że jest doskonałe i że czują obecność. I tu dopowiadać nie muszę. Natomiast dominujący w nich samych proces to coś takiego jak poczucie wzmocnienia samego siebie, tego co robią i wzmocnienia, umocnienia się. Również uwolnienie. Uwolnienie od wielu rzeczy, które były na poziomie poniżej 200 i już nie muszą. To też proces, to też rzeczy, które w tym procesie dominują jako intencje, jako transcendencja. Trochę jest tutaj też abstrakcji. Tu szczególnie artyści, ale również naukowcy, którzy potrzebują tego procesu dominującego abstrakcji, aby mogli odkrywać nowe rzeczy albo aby mogli tworzyć piękne rzeczy. Tak, a potem jest jeszcze objawienie, przemienienie, iluminacja i czysta świadomość. No i teraz zobaczmy z tej tabeli, co niesie społeczeństwu taki podział na te poziomy świadomości. Otóż grupy, które kalibrują poniżej 200, na tych poziomach tam te trzy dolne rubryki, tak naprawdę mają bardzo wysoką stopę bezrobocia wśród tej grupy. Średnia stopa bezrobocia jest oczywiście inna, ale te grupy, gdybyśmy się tylko przyjrzeli tym grupom, mają ją bardzo wysoką. Popatrzcie, grupa ludzi, która kalibruje na 100 do 200, to jest aż 50%, ale grupa poniżej 50 to jest naprawdę już ciężki stan świadomości, trudny, ciemny, gęsty, niski, 97%. Stopa ubóstwa. To jest ciekawe, że słuchajcie, praktycznie na poziomie 100 do 200 ta stopa ubóstwa odzwierciedla mniej więcej stopę ubóstwa na świecie. Oczywiście zawyżają ją też te poziomy 50 do 100 i poniżej 50, a trochę obniżają poziomy powyżej 200. Nie trochę, dużo. 22% stopa ubóstwa. Czyli to jest taka sytuacja, w której trudno związać koniec z końcem, nie ma co do garnka włożyć, a kolejny 30 dzień miesiąca jest dniem bez nadziei. Natomiast wskaźnik szczęścia, zobaczcie, praktycznie na poziomie poniżej 50 on jest na poziomie zerowym. Ci ludzie są głęboko nieszczęśliwi. No ale jak można być szczęśliwym, skoro stopa bezrobocia jest na poziomie 97%, a stopa ubóstwa 65%. Natomiast ciekawe, że na poziomie 100 do 200, czyli te poziomy, kiedy ludzie już mocno, ciężko pracowali nad sobą i wydostają się już z tych bardzo niskich, ciężkich energii, ciężkich poziomów świadomości, ten wskaźnik szczęścia rośnie. On jest na poziomie 15%. I to się mniej więcej obserwuje w obyciu się ze społeczeństwem, z ludźmi, z którymi się prawdopodobnie stykasz. Większość ludzi ci powie, że jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze to. Ale część z nich już będzie mówiła, no jest ok, jestem, życie jest ok. Wskaźnik przestępczości jest
prawie równy wskaźnikowi stopy bezrobocia. 50%, 91% i 98%. Bardzo ciężkie energie na tych poziomach poniżej 200. To ludzie, którzy mają ogromną szansę i dlatego robię te poranniki o świadomości, bo ja liczę nie na tych ludzi, którzy są już tam powyżej 200. Oni sobie dadzą radę. Oni już sięgnęli tych poziomów, na którym wiedzą, że mogą, na których wiedzą, że miłość jest energią. Oni sobie dadzą radę. Muszą teraz tylko krok po kroku pracować nad sobą, aby osiągać jeszcze lepsze dla siebie rezultaty. A ja bardzo chciałbym pomóc i wyciągnąć rękę do tych ludzi, którzy są poniżej 200. I dla tych, którzy czują się właśnie tak, powiem tak, słuchajcie, naprawdę niewiele trzeba, ale tylko ty możesz zrobić ten wysiłek. Popatrz, okazuje się, że jeśli ten poziom 200 przekroczysz, ledwo co, w tej grupie stopa bezrobocia to tylko 8%. Mimo szalejącego bezrobocia wokół. Stopa ubóstwa jeszcze lepiej to wygląda, słuchajcie, 1,5%. Czujesz, że nie mieścisz się w grupie ludzi, którzy żyją w ubóstwie. Wskaźnik szczęścia i potwierdzenie, że życie jest ok, 60%, piękne, a jesteś dopiero na poziomie 200 do 300 zaledwie. No i wskaźnik przestępczości spada radykalnie. W tej grupie ten wskaźnik to 9%. I czym wyżej, moi drodzy, tym jest lepiej. Oczywiście na tych wyższych poziomach jest tych istot coraz mniej. A niektórzy po prostu osiadają na laurach, pozostają na poziomach pomiędzy 200 a 300. Niektórzy sięgają po te poziomy 300 do 400. I tutaj taka ciekawostka. Otóż ludzie, którzy są blisko fizyczności, na przykład naukowcy, odkrywcy, wielcy ludzie nauki, pedagodzy, wibrują dość wysoko. Oni muszą używać ducha, ażeby dokonać wielkich odkryć naukowych, mimo że są bardzo blisko nauki. Ale tam gdzieś jest próg, bo ci ludzie z reguły są na poziomach maksymalnie 499 i nie potrafią przekroczyć tego progu, aby osiągnąć 500. A stan 500 to już jest bezwarunkowa miłość. Jest im trudno. Łatwiej jest ludziom, którzy są bardzo blisko duchowości, na przykład wielkim myślicielom, ludziom, którzy tworzą różnego rodzaju grupy duchowe. I powiem wam, że nie chcę dotykać tutaj ani religii, ani różnego rodzaju grup duchowych, społecznych, sekt itd., itd. Chociaż, jeśli byście się przyjrzeli z różdżką w ręku, czyli wiecie, z testem kinezjologicznym, to moglibyście zidentyfikować wśród nich wielu ludzi, którzy kalibrują już na poziomie znacznie wyższym niż 500. Robiłem sobie taką prywatną kalibrację jednego z księży. Powiem tak, przeorów. Nie będę zdradzał nazwiska. Jest kapłanem, a jednocześnie tak, katolickim, a jednocześnie jest zakonnikiem. I on sam, według mojej kalibracji, on sam kalibruje na poziomie 450. Natomiast jego przemowy, bo to nie są tylko kazania, ale i kazania, wibrują na poziomie 600. Bardzo wysoko. Więc mamy wśród nich również takie istoty. Ja nie wylewałbym dziecka z kąpielą tylko dlatego, że czujemy się przez instytucje religijne, kościelne, oszukani. Tam są naprawdę cudowne perełki. My wszyscy musimy odejść od takich schematów, które dzielą, a nie łączą. No okej.
Chciałem to pokazać, moi drodzy, i zapytać na koniec, bo trochę mnie zdumiały te takie bardzo stanowcze nawoływania do tego: hej Ziggy, przestań już o tych poziomach świadomości, ludzie tego nie potrzebują, ludzie potrzebują pomocy, wiesz, i tam mowa była o takiej pomocy, kup im lody, coś w tym stylu, prawda, albo daj jakiś datek i tak dalej. I ja nie myślę, że to czasem tym ludziom jest niepotrzebne. Owszem, tak, ale jest im potrzebna dźwignia, taka wędka, która spowoduje, że oni sobie sami mogą te przysłowiowe lody kupić. Dlatego będę to robił. Napiszcie do mnie, co wy sądzicie o takim nawoływaniu do tego, żeby Ziggy przestał już tam mówić o tej świadomości. Czuję to bardzo, bardzo ciemno, ale jednocześnie biorę to z humorem, bo wiem też, że jesteśmy w takim momencie w naszym świecie, w naszym życiu cywilizacji, że oni już łapią się wszystkiego, nie mają wyboru. Stare odchodzi, nowe powoli się wyłania, ale to nowe wyłania się tylko dlatego, że to my czujemy tą moc i my realizujemy tą moc. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy istotami źródła, które wiele mogą, nic nie muszą, które mają moc, moc, która pochodzi ze źródła, które mogą zmieniać kreatywnie ten świat, naszą rzeczywistość, samych siebie, i które nie potrzebują siły, aby ten świat zmieniać. Siła musi odejść do lamusa. Siła odchodzi już do lamusa. No, to jeszcze tylko zmienię aranżację, słuchajcie, bo jestem tu taki schowany za tym rysunkiem. I dwa słowa na sam koniec. Dobra, niech będę wielki. Tak, moi drodzy, dzisiaj jest to spotkanie na Zoomie, to będzie za parę godzin, o godzinie 20 czasu polskiego. Zapisało się tam bardzo dużo ludzi, nie wiem, czy wszyscy wejdą, szczerze powiem, więc warto być 15 minut przed czasem, bo spotkanie się zaczyna o 20, ale możliwość wejścia już będzie o 19:45 czasu polskiego, zaznaczam. Policzcie sobie to dla siebie z innych krajów. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań, ale dopiero po czasie, kiedy będzie pokazana teoria, również teoria tej praktyki kinezjologicznej. Mam nadzieję, że to może być pierwsze spotkanie takie. To spotkanie jest darmowe, tak jak mówiłem. I zakładam, że jeśli będzie taka potrzeba i na tym naszym dużym spotkaniu podejmiecie taką decyzję, że chcielibyście głębiej i dalej, to zastanowimy się wtedy, czy będą takie spotkania i czy one będą odpłatne. To jakby zdecydujemy tam na tym spotkaniu, bo przydałoby się też zapłacić prowadzącym za poświęcony czas, czyli wyrównać energię. Drugie spotkanie, które będzie 11 listopada, będzie na temat tego urządzenia, o którym tak mówię i którym się zafascynowałem. To spotkanie będzie również o godzinie 20 czasu polskiego, 11 listopada. Ludzie, którzy chcieliby wiedzieć więcej, zapraszam was do napisania maila do mnie i ja wtedy po mailu zapiszę was do grupy, która otrzyma specjalne linki do spotkania na 11 listopada 2024 roku o godzinie 20. W tym tygodniu będzie parę ciekawych nagrań, bo spójrzcie na nagranie z Darkiem Michalikiem, będzie bardzo ciekawe, bo on przypomni i bardziej szeroko omówi sprawę walk-in, czy wymiany duszy, albo immersji. To są trzy różne aspekty podobnej sprawy. Wymiana duszy to nie zawsze immersja i nie zawsze walk-in i na odwrót. O tym będzie mówił bardzo ciekawie Darek. W tym tygodniu będzie też, w sobotę będzie premiera nagrania z Izabelą Safin, którą bardzo polubiliście. Ona będzie mówiła o naszym DNA, to będzie jakby ciąg dalszy, druga część.
tym razem jednak z perspektywy duchowej, bo okazuje się, jak mówi Izabela, że DNA ma też swój duchowy odpowiednik, albo nawet inaczej powiem, że nasze duchowe DNA ma swój odpowiednik w naszym ciele fizycznym. Co tam będzie jeszcze dalej? W piątek będę miał spotkanie z Karoliną Milik. To będzie premiera też. Trafiłem niby przez przypadek na Karolinę przy okazji spotkań z Rafałem Stachyrą. No i zafascynowałem się, dlatego że Karolina bardzo kwieciście i bardzo obszernie, bardzo z wielką radością opowiada o swojej przygodzie z Ajurwedą. U mnie nigdy Ajurwedy nie było, więc tym bardziej szczerze zapraszam Was do spotkania z Karoliną Milik. No i słuchajcie, w środę, czyli tuż już dziś, będzie spotkanie z Małgorzatą Wołkanis, która zgodziła się przyjść do mnie i nagrać swoje wspomnienia z tego, jak to z nią było w mojej drodze do przebudzenia. Tak, to chyba na ten czas wszystko. Mamy trudności z Jurkiem, żeby nagrać wspólną audycję, ponieważ Jurek jest bardzo zajęty. On zbliża się do czasu emerytalnego, wiele rzeczy jest u niego takich, które musi zrobić już, a poza tym no, będzie bliżej mnie, bo kupił działkę, też ją przygotowuję, więc mam też taką nadzieję, że od czasu do czasu będę tam mógł u niego pobyć i nragać coś z tego jego rancha. No ale musimy być cierpliwi. Być może, że uda nam się coś nagrać w tym tygodniu, wtedy będzie w niedzielę. A jeśli nie, to proszę Was o cierpliwość. No dobra, to już chyba wszystko dzisiaj. Jutro porannik na żywo, moi drodzy. Dlaczego na żywo? No bo jest 7. No i będę miał gości. Oczywiście gościem, którego dobrze znacie, pierwszym gościem będzie Agnieszka Stahlwoper, czyli moja współprowadząca porannik życzliwości, a gościem specjalnym będzie Tomasz Ćwik, którego już mieliście okazję kiedyś u mnie spotkać. Jest to mój przyjaciel duchowy, którego zaprosiłem, a on przyjął to zaproszenie do porannika życzliwości. Tak więc do jutra na żywo, do spotkania. Kocham Was, trzymajcie się, cześć.